Witam was bardzo serdecznie. Wracamy do ciekawych minigier. Wracamy na chwilę, bo nie wiem, kiedy będzie następny odcinek. Nie mam go zaplanowane, ale dzisiaj mam zaplanowane, że zagramy sobie w milionerów. I wiem, że no, tych milionerów takich growych jest dosyć sporo. Ja sam grałem w tak zwanego milionerka. To jest chyba jeszcze starsza wersja niż ta, bo to jest flaszówka. A pamiętam, że w tę flaszówkę to sobie graliśmy w gimnazjum jeszcze, więc no cóż. Zresztą to są milionerzy bazowani na starych milionerach, tak? Bo mamy 15 pytań, więc no muszą być sędziwi, jeśli chodzi o wiek. Natomiast milionerek. Milionerka może też kiedyś nagram. Pamiętam, że milionerek posiadał edytor pytań i to było zarówno fajne, jak i niefajne, bo fajnie było stworzyć własne pytania, ale z drugiej strony, jeśli ściągałeś milionerka nie wiadomo z jakiegoś źródła i ktoś, kto myślał, że się na czymś zna, ułożył pytanie z błędną odpowiedzią, która według gry była prawidłowa, no to czułeś się w pewien sposób oszukany. Ale dobrze, dzisiaj sobie gramy. No, była też wersja milionerów, w której jeszcze trzeba było uszeregować w kolejności te różne rzeczy. Bo w większości wersji gier tego nie ma. W większości gier tego... wersji tego nie ma, po prostu się pojawiamy. Tutaj widzicie, jest Hubert Urbański animowany. Wydaje mi się, że teraz jest jeszcze bardziej siwy niż w tej chwili. Tutaj bardzo mało gada. I co ja wam będę mówić? Ja wam nie będę tutaj mówić o zasadach, bo wszyscy je znamy. Mam nadzieję, że nie pojawią się pytania takie jak w ostatnich milionerach, czyli o działacza KOD-u, o to, co Kaczyński lubi oglądać w telewizji i tak dalej, bo szczerze mówiąc nie interesuje mnie to. Ale dobrze, do kogo szedł w odwiedziny bajkowy czerwony kapturek? No do babci. Tutaj też mi się wydaje, że niektóre pytania są błędne. To znaczy, raz natknąłem się na pytanie z takiej dziedziny, którą bardzo znam i wydaje mi się, że właśnie ono było źle ułożone. Bo zamiast profanum była odpowiedź laikum, a nie przypominam sobie, żeby coś takiego było. Najmniejsza. Jaka ruletka jest grą samobójców? Rosyjska. Patrzcie, ile trzeba się było namęczyć przed tym, żeby wygrać 1000? Teraz już tak naprawdę po dwóch pytaniach mamy 1000. I te wszystkie nam znikają, tak? Piłkarski klub Zabrza to... Ja się nie znam na piłce, ale Górnik na pewno. Fajne jest to, że tutaj nie tyle pytania się... Znaczy, pytania się oczywiście powtarzają, ale są różne warianty odpowiedzi w tych samych pytaniach. Czasami jakieś tam odpowiedzi są inne. W sensie te fałszywe, więc jest to pewne urozmaicenie. W rojach przemieszczają się pszczoły. Pszczoły. Rój pająków. Już sobie to wyobraziłem i szczerze mówiąc to słabo wygląda. Nazwa użytkownika w systemach komputerowych to... Login. No i wow, mamy 1000 po 5 pytaniach. Jak dobrze. Zawsze można też zrezygnować. Powiem wam tak, że w tej grze pytanie do przyjaciela, znaczy telefon do przyjaciela jest chyba najgorszym możliwym wyborem, jeśli chodzi o koło ratunkowe. Bo on zazwyczaj nic nie wie, a przynajmniej ja tak mam, a grałem w to chyba 20-30 razy. Popularny krzew ozdobny bez lilak to inaczej. No i tu jest ten moment, gdzie musimy coś zrobić, więc ja wezmę telefon do przyjaciela. Moim przyjacielem, znaczy... Ten... Rudy poszedł do milionerów, zadzwonił do przyjaciela, potem sobie przypomniał, że przecież nie ma przyjaciół. Dobrze. Janusz, dzwonię do ciebie i powiedz mi proszę, jaka jest odpowiedź. Spróbuj mi nie odpowiedzieć tylko. Krata wojaka czeka. Nie masz zielonego pojęcia? Takim jesteś przyjacielem? Takim jesteś przyjacielem. No nic, pytamy więc publiczność. Zmarnowałem przez ciebie, Janusz, 2 koła ratunkowe i tobie się wydaje, że to jest w porządku? Syringa. No dobrze. Mógłbym tak od razu, ale pytanie do publiczności jest dość fajną odpowiedzią. Znaczy jest chyba najlepszym kołem. Pół na pół, powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy masz jakieś typy się przydaje, tak? Święcić palemki, chodzimy do kościoła na zakończenie. Dawno nie byłem ten... święcić palemki. Dawno nie byłem w kościele. To jest coś z Wielkanocą, gdzieś około Wielkanocy. Dobra, to jest tylko zabawa, weźmy pół na pół.
to chyba. O nie, to wielki post jednak był. No widzicie, ja nie chodzę do kościoła i nie pamiętam za bardzo, jak to się robiło. Ale dobrze, mamy czek na 1000 zł, zagramy jeszcze raz. Drugi raz udało nam się przejść eliminację. Mieliśmy uszeregować youtuberów w kolejności od tego, który daje największego raka, a tego, który daje najmniejszego. No i mi się udało. Głównie dlatego, że był tam też mój nick. Także gramy dalej. Witaj Hubert po raz drugi. Tym razem mam nadzieję, że wygram troszeczkę więcej niż 1000. Kawę można zrobić. No, w ekspresie. Który ze związków jest kwasem? Ja się nie znam na chemii, ale raczej ten. Tak mi się, tak coś... Nie potrafiłbym powiedzieć wam, jaki to jest związek, jaki to jest kwas, ale po budowie wiem. Niania opiekuje się zwykle. Małpami w zoo? Znaczy, nie, dzieci małpy w zoo, czasami wiecie, czasami jest to pewna analogia, tak? Małpami w zoo. Jaki tytuł nosili naczelni wodzowie tradycyjnych japońskich wojsk? Chodź, szogunie! O, martwe memy. 500 zł. Widzicie, wystarczyło sobie... Ja tutaj już w minutę zrobiłem 500 zł, a niektórzy 9 miesięcy muszą czekać. Na to inaczej Pakt Północnoatlantycki, oczywiście. O Jezu, gdybym odpowiedział źle na to pytanie, to właściwie mógłbym się wypisać ze swoich studiów, nie? A i tak niewiele na tych studiach wiem. W kościołach śpiewa się Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. No tak, Święty Nieśmiertelny jest dopiero trzecim członem, więc to akurat zapamiętałem jeszcze z mojej... Jaki dyktator rządził w Chile? Pinochet. Pinochet. Peron? Peron i Marcos. Pierwszy raz ich słyszę. Nie wiem, rewolwerów, ty się znasz na dyktatorach. To powinieneś wiedzieć. McIntosh. Chwila. McIntosh to jest chyba gatunek jabłka. Tak, wiecie dlaczego? Bo mi się kojarzy to z makiem. McIntosh. A walić to. Tak, no, McIntosh, czyli Mac. Stąd ta nazwa się wzięła. Tak to mniej więcej brzmiało. Jak nazwano syna Kleopatry i Cezara? Oj, nie wiem. Nie wiem. Spytajmy publiczność. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nawet nie wiedziałem, że oni mają dziecko. Cezarion? No dobrze, tym razem się nie pomyliliście. Postawię każdemu piwo najwyżej. Jak nazywa się ulubiony pluszowy miś Kasi z serialu Kasia i Tomek? Boże! Archeologia telewizyjna! Ja ten serial tylko pamiętam z dzieciństwa, gdzie właściwie połowy rzeczy nie rozumiałem. Ale zadzwońmy do naszego zioma. Janusz, tym razem mi pomożesz. Ty oglądasz te wszystkie filmy, ty będziesz wiedział. Ty od paru lat tak siedzisz przed telewizorem, to do czego się w końcu przydasz. Ale może Teodor? Albo Tadek? Chyba Stefan! To dla efektu lepszego weźmy pół na pół. A co tam? Chyba Stefan. Dobrze. No, zmarnowałem dwa koła ratunkowe. Sody Janusz, nie ufam ci. Janusz, ufam tobie. Które państwo nie podpisywało pokoju w Tylży? O Jezus Maria, chyba Włochy. Chyba Włochy to były. Przerwa w przyznawaniu Nagród Nobla nastąpiła w czasie. A nie wiem, drugiej wojny? Drugiej wojny chyba, nikt nie miał czasu na takie pierdoły. Ale Stalin dostał Nagrodę Nobla. W jakim mieście znajduje się czarny kamień, święty dla wyznawców islamu? Na pewno nie w Bagdadzie. Chwila, Teheran chyba. A może nie Teheran? Kurde. C odpada na pewno.
A Teheran? No nic tutaj niestety nie wymyślę. No, słuchaj, po cholerę ty mi pokazujesz te koła, skoro ja wiem doskonale, że ja ich nie mam. Hubert! Za chwilę mi może pożyczkę na procent zaczniesz wciskać i się tak nie śmiej. W jakim mieście znajdzie się czarny kamień? Czarny kamień. Nie! Zrezygnujmy! Zrezygnujmy, ale ja to sobie pytanie zapiszę. Ja to pytanie sobie zapiszę. Albo w sumie zapamiętam, nie mam chyba aż takich problemów z pamięcią. Dobrze, 125 tysięcy, to całkiem spoko wynik. To zagrajmy raz jeszcze. A co tam? Do 3 razy sztuka. Tym razem może będzie śmiesznie. No wiecie, tak jak wszyscy się śmieją, że był ten koleś, który przyszedł, nie odpowiedział na pierwsze pytanie związane z muzyką, a był muzykiem. Hahaha, debil. Ale z drugiej strony, wiecie, ja też siedząc przed telewizorem albo grając tutaj mogę się pochwalić, że jakieś pytanie tam znam. Znaczy znam odpowiedź na to pytanie. Ale ja tu tak naprawdę się dobrze bawię, a tam jest cholerny stres, bo jednak te pieniądze wygrywają naprawdę, tak? Są zupełnie w innym miejscu, więc też tak nie jest. Jeśli coś ułożono chronologicznie, to ułożono to w porządku alfabetycznym. No jak? A chronologicznie, no tak, jasne. To jest śmieszne, wygraliśmy całe 0 zł. To jest najlepszy czek, jaki wygrałem w życiu. Mogę go zrealizować w każdym momencie. Aj, nie skupiłem się zbytnio na tym pytaniu. Ale ten, myślę, że z tych wszystkich czeków, nieważne ile teraz wygram, ten właśnie czek na 0 zł będzie tym najlepszym. To jest czek, który mogę właściwie realizować o każdej porze dnia i każdego, no właściwie każdego dnia mogę go realizować. Dobrze, Hubert, tym razem mam nadzieję, że... O, właśnie tak mówiłem o tym kolesiu na stówie i sam skończyłem na stówie. Makabryczne żarty to jaki rodzaj humoru? Czarny. Czarny humor. Przychodzi mały murzyn do wioski i matka od progu wkurzona mu otwiera i mówi: co robiłeś? Byłem na imprezie u szamana. Huchnij, on huchał. Jadłeś! Śmieszne. Dobrze, teraz gramy dalej. Trzęsienie ziemi wywołane jest przez ocieranie się o siebie tektonicznych płyt. Zwierzęciem mięsożernym nie jest. Koliber. No tu akurat to pytanie było, znaczy ta odpowiedź była tak absurdalna, że... Który z wymienionych owoców należy do owoców tropikalnych? No na pewno nie agrest. Litchi chyba, a może nie? Marakuja? No tak, w sumie tak. Ale chwila, a litchi nie? Litchi nie jest egzotyczną... Świetnie, kolejny raz wygraliśmy 0 zł. Świetnie. To jest... Mimo, że wygrałem 125 tysięcy, to jednak 0 zł, dwa czeki po 0 zł, no to jest moje największa, to jest moje największe osiągnięcie. Polecam wam tę grę, jest całkiem spoko. Gram w to któryś raz i rzeczywiście dostrzegam, że niektóre pytania się powtarzają. Natomiast rzadko, bardzo rzadko, ale dobrze, weźmy... Zróbmy to, co mieliśmy zrobić, czyli zobaczmy ten czarny kamień. Ja coś myślałem o Teheranie, ale może... Chwila, bo to było... Mahomet uciekł z Mekki do Medyny, nie? No i w sumie... może ta Medyna? Czarny kamień. Islam. W Mekce. Okej, czyli to jednak to miejsce, z którego uciekł. No trudno. Dobrze. Ja się z wami żegnam i do następnego.